Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Hot Track Extreme Trucker. Zdziwiło mnie tutaj, jak to? Osegrzanie diesla. Daje gazu, a ten stoi gazuje, a tu jakoś bieg się wyrzucił. Gdzie mamy tutaj zapierdzielać dzisiaj? Trochę za bardzo przyciszyłem sobie muzykę, ale nic, trudno. Zapierdzielamy śmiało. Chyba w dobrym kierunku. W prawo później. Tu chyba nic nie jeździ, tak więc później będziemy musieli się bawić w wyprzedzanie, podejrzewam. Ciemno, mgła. Nie wiem, czy ludzie jeżdżą na światła. Jeżdżą. Wow, bo to już po kancie jechałem. Bym szurał o barierę. Hampel, bo tu mamy skrzyżowanie. Tak bez niczego, bez patrzenia. Ja, ale czysto było. Na nasze szczęście. Takie rzeczy porozwalane. Nie sprawiają nas kłopotu. Mam nadzieję, że też dojedziemy w sali zdrowi. Coś już jedzie, no. A, no tak, bo my tu jeździmy lewą stroną. Zapomniałem znowu. Wiem, trochę na wariata wyprzedzam, no ale co się będę. Albo grubo, albo wcale. Myślałby kto, jak przyspieszają teraz wszyscy. No sorry. Ale prawa fizyki. Przeciążyło mnie i poszedłem na niego. Nie chciał gnój odpuścić. Ciekawe, czy takimi ciężarówkami możemy jeździć, tak, ze Spring Tires? Może się nam coś odblokuje, trafi. Wszystko się okaże. A to jak rajdowiec jadę, a nie ten. Dobra, wyłączę sobie światło, bo i tak nikt nie jedzie. O, nawet ładnie pokonaliśmy trasę. Później skręt w prawo. O, niemożliwe, ta ciężarówka jedzie tutaj. Bez naczepy, cienias. Właśnie to dużo by było fajnie, tu by się jeździło. Aha, ale mnie by odrzuciło, masakra. Pewnie uszkodzenia będą ładne. Nie, my to jeszcze tu musimy jechać. Chyba. No, tu w prawo. Gdzieś. A na tunelu. Na moście, kuźwa, pierdoli mi się. Tak ładnie go wyprzedzałem, a tu widzicie, zahaczyłem i przez most. Chciałem podziwiać widoki. Elegancko. Gdzie mamy jechać? A, bo tu nie da się jechać w inną stronę, dobra. To ciśniemy, z kukurydzą jedziemy. Jakby ktoś nie wiedział, nie zauważył tam na początku. A nie, bo ja nie byłem w menu. Tak, cały czas jadę z tej kamery. To nie wiecie, z czym jadę. Trzeba zapierdalać. Żeby było bardziej ekstremalnie. Tu musimy chyba zjechać później. Tak. Fajna, fajnie się steruje tą ciężarówkę. Przynajmniej nie rzuca tak jak tamtą. Tamto to jakaś, nie wiem, driftowóz. Tak ją miotało jak nie wiem co. Wow, gdzieś tak odbił. Ajajajajaj. O, coś ci kamyki sypią. Wow. To trochę ściągnęło. Jeszcze jakiś gnój busem jedzie, no. Ale radzi sobie.
Prawy pas to nie kółko różnicowe. Frajerzy. Pojdź. Elegancko mamy tutaj rzeczkę. I tu mamy nasz punkt docelowy. Elegancko, dojechaliśmy cali i zdrowi. Bailando! Nie ma tragedii, 1% uszkodzeń. Suma punktów 103. Chyba. Muszę chwilę odpisać na wiadomość. Już zawracam do was. No i tak, żywność i no. Jedźmy to. No nie podoba mi się zbytnio to tutaj te okolice, znaczy te ciężarówki. Strasznie tutaj miota nimi. Pada? Nie, bo tak rzeka się zachowuje. Gdzie mam jechać? No i nie wiadomo. Czy na wprost, czy w prawo. Stąd przyjechaliśmy chyba. Coś czuję, że raczej źle. Nie da się tego powiększyć? Wieś. Tam mi się daje, że będzie dłuższa trasa. A w prawo? No ja sam nie wiem. Dobra, jedźmy. Najwyżej pobłądzimy trochę. Idziemy sobie... O, widzicie? Mi tyłeczek uciekł. Masakra. Dobra, ale ciśniemy. To jest normalnie gorzej niż na locie. Powiem wam. No patrzcie. Trochę mocniej skręcę i co się dzieje? Delikatnie, powoli, tutaj muszę ostrożnie. Z tej kamery to taki pewny wszystkiego nie jestem. To jest gościem miał zdarzenie. Coś czuję, że źle pojechałem. Jakąś dłuższą drogą. Albo może i dobrze, nie wiem. Wychodzi tak, jakbym dobrze jechał. Tutaj nabram trochę, nic nie jedzie, ktoś się wleczy za mną, no przykro mi kolego. Wiem, że ty jedziesz perfekcyjnie. Ja powiem wam, że te paczki nie latają. Po tym. Po naszej maszynie i w prawo, tak? Tak. Jadę, bo zanim ten się zbierze to... Dojedzie i w ogóle to masakra. Ten sam naprzeciwka. Chuj wie, kto teraz ma pierwszeństwo. No co, kierunek puściłem tylko dla bezpieczeństwa. Zobaczcie, co chwilę to tak... Usiłuje się to postawić do driftu. Aj! Przerysowałem to ładnie. By wyprzedzał, ale wjeżdżałem to, ale tu zarośnięte. Możemy podziwiać widoki. A to jest na tempomacie. Pięknie, ładnie, bardzo ładnie. Dobra, teraz ciśnijmy, nie ma czasu. Ten jebany jak skręcił. O masakra. Jak szybko. Sorry gościu. Gabaryt. Dobrze jadę? Dobrze.
Dobra, ciśniemy, bo trochę jednak drogi mamy. Może nie spadnę. Się kuźwa ruch ruszył, ja nie wiem co. No, przez tego gnoja, no. Musiał akurat jechać. Że się wystraszył za bardzo, że mu odpił. Dobra, dajemy w prawo. Ciśniemy za tymi jałopami. Aby do nas spowalniać. Ja to sobie jadę jak chcę, w sumie. Co mi tam zależy? Tego gnoja, żeby wyprzedzić. Drifting! Kurde, bo ja drogi nie widzę, o. To się kurde czuję, jakbym driftował na jakichś wzgórzach. Masakra. Helikopter leci. Coś słyszę, nadlatuje. Najważniejsze, że dobrze jedziemy. Też tak, żeby było bardziej z górki, to byśmy kurde tak fruwali bokiem, że masakra. Dać, że żarówka nie ma mocy. Tutaj jakoś się bardzo rozbujać. O Boże, tam dalej doganiam jakiś. Masakrejszy, no ma nie. Z nimi. Ale zbliżamy się ku końcowi. O Boże! Nie wiecie? Nie ma sił wjechać. O jebany. Muszę odpisać na wiadomość. Chwila, dajcie mi kilka sekund, bo jest zapierdolne. Dobra, jest ok. Co was więcej matka nie miała? Chyba Putin jechał, bo taka obstawa tych ciężarówek. Jak tam w ogóle trasa? No jeszcze trochę. Ale prosto ciśniemy. Ładny kawałek do rozpędzenia się. Też do wpadnięcia tutaj w rów. No elegancko przejechało się. Chcesz bagietkę? Co? Mama się pyta, czy chcesz Przyszła bagietkę? już? No. No. Ciśniemy, ciśniemy. Chyba się już nie opłaca wyprzedzać. Tak, bo dojeżdżamy do celu. Proszę, kierunek ładnie. Tak więc to by było w tyle w tym odcinku. Oczywiście nudnym odcinku, bo nic ciekawego się nie dzieje tutaj. Dobra, tak więc do zobaczenia następnych. Już prawdopodobnie coraz bliżej końcowi, bo mamy chyba 11 odcinek. Tak więc przy 15 nagramy finałowy z każdego tutaj zakątku świata po jednym ładunku. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie.